przewodniczący, jak to jest z tym projektem 500+? Przed południem słyszeliśmy, że negatywna opinia ministra finansów, po południu słyszymy, że Komitet Stały Rady Ministrów przyjmuje to, ten projekt. No, projekt się stał wyłącznie politycznym, a nie merytorycznym. Zauważmy, że w kampanii wyborczej pani premier Szydło pokazywała, mam tuteczkę z ustawami przygotowane. Dzisiaj widać, że ona była pusta, dlatego potem proszę do panią premier, żeby wygrzebała tą teczkę z kampanii i przyznała się wprost, że nie było to przygotowane. Minister Ziobro chce wszystkim na kartę. Minister Morawiecki mówi, że tylko dla biedniejszych, a nie dla bogatych. Dzisiaj Ministerstwo Finansów zgłasza szereg uwag, od włącznie z taką, że to ustawa może spowodować, że kobiety będą tracić pracę i będą przestawały pracować. Nasza minister Falska mówi, to dobrze, świetnie, o to nam chodzi. To mam wrażenie chaosu zupełnego i braku przygotowania tego programu. I to się źle dzieje, bo ten program mógłby być znacznie lepszy, gdyby ktokolwiek z nich był otwarty na słuchanie innych opinii. A co z tego bałaganu w rządzie może wyniknąć dla Polaków, dla budżetu? Znaczy, może wyniknąć to, że na przykład kobiety tracą pracę. Pytanie, kto je utrzyma? Bo to nie jest tak, że jak dostanie kobieta 500 na dziecko, przestanie pracować, a potem mąż traci pracę, to wszystko jest w porządku. Nie utrzymają się za to. Czyli to jest nieprzemyślane. Wolałbym, aby w ramach tego programu były możliwości bardziej elastycznego łączenia pracy z życiem zawodowym, aby była możliwość tego, żeby żłobki pracowały dłużej, przedszkola, żeby było więcej, żeby było więcej miejsc, żeby kobiety mogły pracować z domu na 1/4, 1/8, 2/3 etatu. Różne rozwiązania, bardziej elastyczne. I wsparcie dla tych, którzy naprawdę potrzebują, na konkretne rzeczy. Ale właśnie, bo dzisiaj ten projekt, znaczy Ministerstwo Finansów mówi, że nie może dać pozytywnej opinii temu projektowi, a Komitet Stały i tak go przyjmuje, więc... No wynika to z tego, że to są decyzje polityczne, a nie merytoryczne. Minister Finansów mówi, że to jest zły projekt, a potem ktoś do niego dzwoni, mówi, masz to przyjąć i przyjmuje. Tylko tak się nie tworzy dobrego prawa. Nigdzie na świecie. Dziękuję.